jaki odkurzacz do basenu wybrać. Do wyboru masz dwa rodzaje odkurzaczy basenowych, ręczne i automatyczne. Postaramy się pokrótce omówić wady i zalety obu. Odkurzacz ręczny to najtańszy sposób usunięcia zanieczyszczeń z dna basenu. Podłączamy go przez gniazdo w skimerze bezpośrednio do układu filtracyjnego basenu. Odkurzacz taki ma prostą budowę i składa się ze szczotki, rury oraz kija teleskopowego. Odkurzanie polega na ręcznym przesuwaniu szczotki po dnie basenu miejsce przy miejscu. Zanieczyszczenia zostają zassane do systemu filtracyjnego. Jego zaletą jest niska cena, jednak nie jest to odkurzacz automatyczny, więc będziesz musiał sam go obsługiwać. Jest także mniej skuteczny w porównaniu z odkurzaczami automatycznymi. Odkurzacz ręczny ponadto jest uciążliwy w użyciu. Opór wody sprawia, że prowadzenie szczotki po dnie basenu wymaga użycia sporej siły. Dlatego efektywne wyczyszczenie nim basenu wymaga dużo pracy i wysiłku. W trakcie odkurzania zasysana jest również woda, więc po skończonej pracy należy uzupełnić jej poziom w basenie. Decydując się na taki odkurzacz, pamiętaj więc, że czas przeznaczony na odkurzanie mógłbyś spędzić relaksując się w basenie. Dlatego warto zastanowić się nad zakupem odkurzacza automatycznego. Odkurzacz tego rodzaju wyposażony jest we własną pompę i napęd, dzięki czemu pracuje samodzielnie, nie zabierając Ci czasu. Jest więc najbardziej komfortowy w użyciu. Wystarczy, że wrzucisz go do wody, naciśniesz przycisk start i gotowe. Odkurzacz automatyczny ma także inne istotne zalety. Posiada własny filtr, dzięki czemu nie wymaga połączenia z układem filtracyjnym basenu i nie obciąża go. Ponadto poprawia jakość wody, ponieważ pompa odkurzacza usprawnia cyrkulację wody w basenie, co zapewnia równomierne stężenie środków dezynfekujących. Odkurzacz automatyczny pracuje cicho i wydajnie oraz, w przeciwieństwie do odkurzacza ręcznego, nie obniża poziomu wody w basenie. Możemy szczególnie polecić kilka modeli odkurzaczy automatycznych z naszej oferty. Odkurzacz Dolphin S100 przeznaczony jest do basenów o długości do 10 metrów. Efektywnie czyści dno i narożniki basenu. Jego prosta konstrukcja ułatwia przeglądy. Dolphin S100 wyposażony jest w szczotki PVC, zasilacz i 15-metrowy przewód. Ma filtr w postaci kosza z siatki z dostępem od góry. Odkurzacz ten efektywnie czyści dno i narożniki. Wjeżdża także na ściany, jednak nie czyści ich dokładnie. Ta funkcja dostępna jest w modelach S200 lub S300. Bardziej zaawansowanym modelem jest Dolphin S200, przeznaczony do czyszczenia wszelkiego typu basenów o długości do 12 metrów. Odkurzacz ten efektywnie czyści i odkurza dno, ściany oraz linię wodną basenu. Wszystkie zanieczyszczenia zbierają się w koszu filtracyjnym, łatwo dostępnym od góry odkurzacza. Kosz może być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą. Dostępne są dwa typy wkładów kosza filtracyjnego oraz dwie szczotki z PVC. Dolphin S200 wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu w trakcie pracy. Najbardziej zaawansowanym technicznie odkurzaczem z tej rodziny jest Dolphin S300i. Również przeznaczony do czyszczenia wszelkiego typu basenów o długości do 12 metrów. Dolphin S300i, podobnie jak model S200, efektywnie czyści i odkurza dno, ściany i linię wodną basenu. Ponadto jego systematyczne używanie powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z basenu, także organicznych, co w istotny sposób ogranicza zużycie preparatów chemicznych do uzdatniania wody basenowej. Odkurzacz S300i dostarczany jest z wózkiem do transportu i przechowywania odkurzacza.